Osobiście ciekawi sprawa Hathorów, czy naprawdę kiedyś żyli na Ziemi, jako odrębna cywilizacja, jak się to podaje, jako że wydawane są eksaski na podstawie przekazów od nich. Na przykład, niebo z Hathorami. Według moich odczuć jest to możliwe, potrzebowałabym tylko jakiegoś potwierdzenia, że nie jest to jakaś dezinformacja. Jeżeli można by w jakiejś sesji badawczej to sprawdzić, byłoby cudownie. Pozdrawiam. Ella. Dobrze. Więc Ella chciałaby wiedzieć, jaka jest prawda dotycząca Hathorów, tak? Tak. Czytałam książkę. Masz wiedzę na ten temat? No, mam wiedzę, super. Ale nie mam wiedzy na temat tego, czy to jest pozytywne, czy negatywne w tej chwili. Super, nie ma znaczenia. Kasiu, słuchaj, ja odłączam cię od umysłu całkowicie i teraz masz absolutną pustkę w głowie i nic nie pamiętasz, nic nie wiesz. Ja teraz przenoszę cię do czasów, jeśli takie czasy były, w których Hathorowie żyli i funkcjonowali, obojętnie czy to była cywilizacja cała, czy to tylko było jakieś plemię, w ogóle co to, kto to było, nieważne. Ja cię przenoszę tam teraz i teraz tam jesteś. I powiedz, gdzie jesteś, co widzisz, co słyszysz. Dobrze. Po lewej ręce masz ekran, na którym wyświetla się wszystko, co dotyczy Hathorów, a po prawej ręce masz ekran, wszystko to, co słyszałaś, co wyczytałeś w książce i to wszystko, co dotarło do ciebie na ich temat. I teraz porównaj te dwa ekrany, czy one się różnią, coś się dzieje na pierwszym, a co na drugim. Opowiadaj. Na pierwszym ekranie widzę jakieś istoty. Co to za istoty? Jak wyglądają? No tak podobnie jak faktycznie widziałam. Tak. I teraz, Kasiu, wchodzisz w ten ekran i porozmawiaj sobie z nimi. Zapytaj, kim są, jak żyją, o co tu chodzi w tym wszystkim. Czyli są tylko świadomością, czyli nie jesteście istotami z krwi i kości, jak my to nazywamy, jak ludzie. Jeżeli chcemy, to oni tak wyglądają. Aha, dobrze. Słuchajcie, co mnie bardzo interesuje, na jakim poziomie świadomości wy jesteście w stosunku do ludzi? Powiedzmy, że jest skala od 1 do 100. 1 to najniższa świadomość, 100 najwyższa. To wy na jakim poziomie jesteście? 100. A ludzie na jakim poziomie? 30-40. Dobrze. Powiedzcie mi, czemu mają służyć wasze przekazy? One są niezrozumiałe przez ludzkość. Tego się nie da tak naprawdę zapisać. To powiedzcie mi, jeżeli one są dla ludzkości niezrozumiałe i myśmy jeszcze do tego nie dorośli, to po co robicie nam te przekazy? Kto nam je robi? Czy to wy robicie, czy jakieś byty niższe? Nie, to ludzie chcą z nimi się kontaktować i to ludzie od nich chcą coś jakby wyciągnąć, dowiedzieć się. Tak. Ale oni nie są w stanie jakby nam przekazać tej wiedzy. Ograniczone. Czyli tak naprawdę ludzie słuchając was interpretują to po swojemu?
Dokładnie. Czy to ma jakiś odnośnik do prawdy, czy absolutnie żadnej? Przekaz, który idzie od nich, on jest bardzo wpłycony, bardzo nierączysty. Dobrze. Próbujemy to spisać, zapisać. Dobrze. Kasiu, teraz dziękujemy im za to. Niech na razie jeszcze sobie tak będą. Bo oni dają muzykę. Ja czytałam książkę, bo nie pamiętam, jak się nazywa. On śpiewa jakby ich językiem, coś takiego. Czy na pewno on śpiewa ich językiem? Teraz sprawdź to. Zapytaj. No właśnie, bym chciała sprawdzić, bo na pewno płyt. No to zapytaj się właśnie, czy to jest jego interpretacja, czy oni rzeczywiście przekazują mu to. Ja bym chciała sobie przypomnieć jedną tą muzykę i ja jestem w stanie sobie odtworzyć w środku. Dobrze. Ja przenoszę cię teraz do tego momentu, gdy słuchałaś tej muzyki i teraz ją słyszysz. Na razie ją tylko słyszysz. Tak. Już przypomniałaś sobie, jak ona brzmi? Tak. Dobrze. I teraz przedstaw im tą muzykę, czy to pochodzi od nich, czy to jest interpretacja tylko tego pana. Interpretacja od razu usłyszałam. No więc widzisz, chodzi o to, że ludzie, którzy łapią jakikolwiek kontakt, okazują się większymi bytami niż byty, które chcą im cokolwiek przekazać. To ludzie usprawniają, ulepszają, piszą historie jakieś nowe do tego, co im się przytrafi. Czyli... Teraz, bo słyszę, to nie jest to przyjemne. Dobrze, widzisz? Teraz, jak słyszysz na tym poziomie tą muzykę, to słyszysz jej prawdę, że jest to brudna, zafałszowana muzyka, bo ja ją też tak odbieram. Dobra, ja wyłączam prawy ekran całkowicie, ponieważ to jest ludzka interpretacja i ludzkie pierdoły, więc to kasuję całkowicie. Teraz wchodzi z powrotem do pierwszego ekranu, tam gdzie oni są, jako te czyste istoty. Wyłącz mi jeszcze tą muzykę. Dobrze, ja teraz wyłączam ci tą muzykę razem z tamtym ekranem, ona odchodzi i już masz ciszę i spokój. Teraz wchodzisz do pierwszego ekranu, do tych istot, które są duchowo czyste. I teraz podchodzi do ciebie taka jedna istota. Zapytaj się, jak ma na imię. Dobrze. Powiedz mi, czym się zajmujesz? Co robisz? Ona jest tylko wibracją. Dobrze. Czyli na tej planecie, na której teraz jesteś, czy w tej przestrzeni, rozejrzyj się, Kasiu, co tu jest? Czy tu jest łąki, zielone jakieś trawy, jakieś krzewy, drzewa, góry, ziemia, woda, czy nie ma? Nie ma. Będzie jak ja to poproszę. Aha. W porządku. Dobrze. Teraz mam pytanie do tej istoty. Czy na Ziemi żyliście? Bytowaliście? Czy nie? Nie w takiej formie. Rozumiem. Czy macie jakieś ograniczenia, które was ograniczają? Nie. Nie macie żadnych? Nie. Dobrze. Czyli istniejecie na wszystkich poziomach? Tam, gdzie chcecie. Dobrze. Czy macie coś takiego jak swoją własną wyższą świadomość istnienia albo coś? Może zostać stworzona. Ja nie to poprosiłam. Dobrze. A czy macie niższe swoje jakby odpowiedniki w niższych energiach, w niższych światach? Znowu taka odpowiedź, że jeżeli chcemy, to może być to stworzone. Aha. Czyli jesteście absolutnie czyści i wolni. Dokładnie wolni. To jest chyba najlepsze określenie. Czyli mówiąc szczerze, nigdy na Ziemi nie istnieliście jako istoty ludzkie. Nie, to są mi ubrani jakby. Aha. Czyli ktoś was przerobił. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Czy wy, wchodząc w te kontakty z pewnymi ludźmi tu, istotami z Ziemi,
Czy wy jesteście w ogóle zainteresowani, żeby ludziom przekazywać jakąkolwiek wiedzę? Ojeju, to jest takie ciężkie do przekazania. Tak. Bo oni są czyści. No, to jest to, co cały czas mówię. Jeżeli ja chcę, żeby u nich było słońce, to oni mi to słońce stworzą. Jeżeli ja chcę się z nimi skontaktować, to oni się ze mną skontaktują. Ale ja jeszcze chcę coś powiedzieć bardzo ważnego. My pod tym względem, mimo że nie jesteśmy aż tak rozwinięci jak wy, my też to samo robimy. Znaczy, przynajmniej możemy to robić. Może nie wszyscy to robią, ale możemy to robić. Możemy też sobie stwarzać wszystko to, co chcemy i możemy też rozpuszczać to, czego nie chcemy. Nie wykorzystujemy tego tak jak wy, bo dla was jest to normalne, a u nas jeszcze jesteśmy w powijakach, ale praktycznie nie widzę tu wielkiej różnicy. Na tym wyższym oczyszczeniu, w którym wy jesteście teraz, a my możemy być, gdy chcemy, no to jesteśmy sobie równi. Tak. Tylko, że u nich wszyscy są czyści, a u nas nie. No zgadza się, do tego właśnie zmierzamy. Dobrze. Dla mnie to spotkanie jest bardzo wiarygodne. Jeszcze tylko chciałem się zapytać, skąd wzięła się ta nazwa Hathorowie? Kto wam tą nazwę nadał? A jak dawno ta interpretacja powstała i czy wy odebraliście to, że ktoś was tak nazywa? Tak, oni to odebrali. Odebrali, czyli wszystkie intencje odbieracie? Tak. Kto kim jest, jaki jest w stosunku do was i do otoczenia. Czyli w tym wypadku teraz wiecie, że moja rozmowa z wami jest na poziomie badania. Czyli macie pełną świadomość moich intencji. Dokładnie. I dlatego też wasze odpowiedzi są dopasowane do moich intencji. Tak. Czyli jesteście jakby lustrem, odbiciem mnie. Można tak powiedzieć. Czyli odpowiadacie to, co ja chcę usłyszeć. Dokładnie. No to słuchajcie, to po prostu miło było pobajdurzyć. Dobrze, gdyby inni ludzie wiedzieli o tym, że spełniacie ich tylko tak zwane zachciewajki, ich marzenia, nie pisaliby tych e-booków. Nie powstałyby te książki. Dokładnie, tych e-booków i tych pierdół. No dobrze, rozumiem wszystko. Dziękuję wam bardzo, jesteście bardzo mili i sympatyczni. I bardzo się cieszę, żeśmy was poznali. Bo tu cały czas chodzi o prawdę, a wiemy, że prawda, takie coś nie istnieje. Ona istnieje tylko wtedy, gdy my ją stwarzamy. Gdy my nadajemy jakieś wartości, to te wartości są. A jak nie nadajemy, nie ma. I wy o tym bardzo dobrze wiecie, a my nie wiemy. I dlatego większość z nas robi błędy, popada w uwielbienie tak zwane własnych fantazji, tworząc jakieś dziwne światy. No i zawsze znajdą się jakieś istoty, jakieś świadomości, które odpowiedzą na te prośby tych istot, że chcą coś doświadczyć, coś chcą zobaczyć. Dlatego mamy być sami dla siebie i nie szukać innych. Dokładnie, dokładnie, super. Cieszę się bardzo. Cały czas zaczyna się to wszystko zawężać do tego, że wszystko jest milczenie. No, ale nie każdego to satysfakcjonuje. Milczenie. Ludzie szukają. Szukają sensacji, szukają wzniesień, szukają winnych, szukają mądrości, szukają wszystkiego, nie rozumiejąc, że to wszystko jest iluzja, w którą się tylko ładują bez potrzeby. Kłopoty i cierpienie. A wy już jesteście ponad tym, bo jesteście jednością, widzę. Tutaj jesteście piękną jednością. U was jest bardzo wysoki poziom zrozumienia. To, co my nazywamy duchowością, to u was jest to wysokim poziomem zrozumienia samej swojej istoty. I to jest ta wasza przewaga, której wam pozytywnie zazdroszczę. Chciałbym, żeby tak było na ziemi.
Żeby tu wszyscy ludzie właśnie byli na wysokim poziomie zrozumienia. Wtedy nikt nikomu by niczego nie robił. Krzywdy, ani jakichś innych rzeczy. A że tutaj w tą materię napchało się różnych paszkwili, ubierali się w ładne ubiory, piękne ciała kobiet, mężczyzn i jeszcze do tego ubrali piękne ubrania Armani. No i paszkwile pajacują. I nas trują, śmiecą, brudzą. Wszystkie fabryki, wszyscy przemysłowcy tworzą, sprzedają, a za śmieci płacą ludzie. Nie ci, którzy produkują, tylko płacą ludzie. Wszystkie toksyny, brudy, które wypuszczają przemysłowcy do wód, zatruwając wody, roślinność, całą ziemię, koszty ponosi zwykły obywatel, który niczemu nie jest winny. Ale gdyby ten obywatel chciał otworzyć jakąś firmę, to okazuje się, że musi ponieść wszystkie koszty. On, ten obywatel musi ponieść koszty. Więc w ten sposób nie otwiera firmy, bo nie jest w stanie. A przemysłowiec może nasikać gdzie chce, wywalić kupę śmieci. Amerykanie całe tankowce potężnych bloków śmieci wyciągają na morze, puszczają, one se dryfują, rozkładają się, śmierdzą, zatruwają i są Amerykanie bezkarni. Amerykanie mogą wypuszczać emisję gazów, żadne ich prawa nie obowiązują, bo spowolni ich gospodarkę. A inne kraje, biedne, nie mogą nic robić, bo emisję gazu, wszystkiego. Jak to jest? Jak to jest? No właśnie tak to jest, brak świadomości. Brak świadomości i dlatego, gdyby wszyscy ludzie w jednej chwili, mówię o tych zwykłych ludziach, nie mówię o tej garstce przemysłowców, którzy to wszystko robią, ale ta garstka ludzi, gdyby obudziła swoją świadomość, stałaby się bierna w stosunku do tych przemysłowców, to w kilka dni przemysłowcy giną, nie dają sobie radę. Nie kupując ich materiałów, nie kupując ich produktów, nie biorąc udziału w tym całym bajzlu, ginie wszystko. Wystarczy, że ludzie by poszli do banków i odebrali swoje pieniądze. Ja mówię o tych najbiedniejszych, ale tych najbiedniejszych jest najwięcej. Automatycznie cały system bankowy pada, a jak pada, to i polityczny. I ci wszyscy politycy, te wszystkie marionetki, które tylko zżerają dorobek państwa, bo to są miernoty, które niczego nie wnoszą. Oni giną. I to okazuje się cały czas, że brak świadomości temu najniższemu i dlatego tak źle się dzieje. A u was, dlatego że ta świadomość jest wysoka, nie ma tego całego bajzlu, bo jest po prostu niemożliwe. Ja tylko chciałem pokazać, nie wiem czy dobrze, czy nie, chciałem pokazać, o co chodzi w tym wszystkim. I mam do was takie pytanie, jako do tej wyższej świadomości. Czy to, co powiedziałem, ma jakikolwiek sens, czy nie? Jeżeli mam mu nadany sens, to ma sens. Dokładnie. Dokładnie. Cały czas wiecie, że was sprawdzam i trzymacie się tej teorii mówienia tego, czego ktoś chce usłyszeć. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i za kontakt. Wszystkiego najlepszego. Cześć. To było ciekawe, bo też zawsze postać zyskała niż tych fantomów. No więc widzisz, popatrz. I tu dzięki Eli żeśmy rozwiązali problem. Zagadkę Hatorów. Tak, powiem ci więcej. Tak wszystkie zagadki można rozwiązać. To jest system, który działa we wszystkich i w księgach miłości, i jakiegoś przepszczani serca, i tralalala, i te wszystkie pierdoły. To wszystko są systemy zniewalające. Tylko ładnie ubrane, ładnie nazwane, ale tak naprawdę dąży się w nich do jednego. Żeby wyodrębnić jednostkę od całości, żeby przejąć ją, zniewolić i mieć ją na własność. I czerpać z niej korzyści. I każdy, kto wchodzi w takie układy, jest niewolnikiem. Dokładnie. A oni są wolni, to jest najlepsze. Są wolni, dlatego że oni nie wchodzą w żadne układy. Tak. Dobrze.